¿Y? La verdad que la cena es estupenda. Cudowna kolacja. Jest nawet deser. No, más vino, no. Już wystarczy. Dlaczego? Kręci mi się w głowie. Mili. ¿Qué? No va a pasar. Nie stanie się nic, na co się nie zgodzisz. Niesamowite. Co? Nic nie pamiętam. Ale to zdanie brzmi znajomo. Poważnie? Chwila. Co robisz? Chodź. Nie. Wstań. Co zamierzasz? Co jest? Poczekaj. Zatańczymy. A potem co? Otwórz. Nie. Ktoś dzwoni. Może to coś ważnego? To jest ważniejsze. Idź. Czego chcesz? Przyszedł po mnie. Mieliśmy tylko zjeść kolację. Spodziewałeś się czegoś więcej? Już idę. Jestem za wcześnie, w samą porę. Na co, żeby wyjść? Dziękuję za pyszną kolację. Poszukaj innej partnerki do tańca. Mam już dość. Natalia Oreiro i Facundo Arana w filmie Zbuntowany Anioł, odcinek 230. Witam. Źle wyglądasz. Masz problem z kasą? W pewnym sensie. Twój ojciec poszedł na górę. Chodź. Ma problemy finansowe? No. Raczej nie. Wyglądał okropnie.
Spokojnie, zawsze spada na cztery łapy. Żyje na całego. Kiedyś to się skończy. Jak ci się układa z Iwo? Nijak. Nie zwraca na mnie uwagi. Kombinujesz coś? Odtrąca mnie. Bernardo? Iwo jest u siebie? Pan Iwo? Tak. Pan Iwo wyszedł. A Milagros? Panienka Milagros? Tak. Jest w kuchni z przyjacielem. Dziękuję. Coś jeszcze? Nie. Słyszałaś? Tak. Nie jest z Milagros. Wymyśl coś i zadzwoń do niego. Jest późno. Nie bądź głupia, dzwoń. Słucham. Cześć, Andrea. Jestem w mieszkaniu. Sam. Przenocuję tutaj. Jesteś smutny. Może potrzebujesz towarzystwa? Pogadamy i poczujesz się lepiej. Kupię lody czekoladowe. Moje ulubione. Przyjedź, będę czekać. Już jadę. Voy para ahí. A nie mówiłem? Przede wszystkim przepraszam. Za co? Wykorzystałam cię, żeby się stamtąd wyrwać. Dlaczego poszłaś na kolację, skoro nie chciała się zostać? To był zapad. Nie chcę się wtrącać, ale Iwo nie jest facetem dla ciebie. Myślałeś, że tego nie wiem? To dlaczego tam poszłaś? Znam go przez siostrę Florencję, skrzywdził ją. Wybacz, ale nie mam ochoty rozmawiać o ich związku. Jestem zmęczona. W porządku, rozumiem. Na razie. Dziękuję. Mili. Jak się masz? Dobrze, a ty? W porządku. Są jakieś wieści? O kim? O twojej żonie. Marina mnie opuściła. Nie chcesz odszukać dziecka? A powinienem? Gdybym miała dziecko, co wtedy? Nic. Nie musimy stąd wychodzić. Rozmawiałem z Lipettim. Zajął się Martą. Poważnie? Dał jej fałszywe nazwisko i numer telefonu. Ale nie zrobił tego za darmo. Jak zwykle. Czego chciał? Tego, czego oczekiwałem. Wolności za milczenie. Możesz mu to załatwić? Razem to zrobimy. Nie możemy zostać w kraju. Musimy wyjechać. Kiedy? Porozmawiam z partią. Przyjmę na siebie winę Ripettiego. Nie będziesz mógł tu wrócić. Też nie, więc nie ma tu dla mnie miejsca. Te quiero.
Kocham cię. Ja ciebie też. Ale nie wiem, jak uspokoić Martę. Mogę coś podpowiedzieć? Owszem. Lody? Jak się masz? Dobrze. O mało nie zasnąłem na kanapie. Biedak. Ale już mi lepiej. Cieszę się, że poprawiłam ci humor. Chociaż to raczej zasługa lody. Ale to ty je przyniosłaś. Zadbałam o to, żeby były takie, jak lubisz. Całe opakowanie, tak. To źle? To dużo. Spieszysz się? Nie, możemy jeść je przez całą noc. Poważnie? Tak. To dziwne. Dlaczego? Nie wiem. Wyglądasz inaczej. Wiesz dlaczego? Nie. Bo nie chcę być dłużej głupkiem. Zmieniłem się. To dobra decyzja. Andrea, tak? Dlaczego przychodząc tu używasz perfum, które doprowadzają mnie do szaleństwa? Iwo, nie straciłam pamięci. Choć chciałam, żeby tak było. Okłamałam cię, tak jak ty mnie okłamywałeś. Powinniśmy porozmawiać i wszystko poukładać. Mili. Proszę. Gloria mówiła, że mnie wołałaś. Chodź. Jak się masz, synku? Dobrze. A ty? Pamiętasz to zdjęcie? To jest Miramar. Spójrz na to. Pamiętasz? Mogłem mieć wtedy 4 lata. Nie pamiętam. Miałeś 3. To były twoje urodziny. Ciekawe. Zawołałaś mnie, żeby powspominać? Nie. Spójrz na mnie. Wysłuchaj tego uważnie. Dobrze. A więc... Nigdy nie byłam szczęśliwa w małżeństwie.
Chcę cię przeprosić. A mi? Mnie? Za co? Nie byłam szczęśliwa. Więc? Nie mogłam zadbać o twoje szczęście. Przepraszam cię za to. Dałam ci zbyt mało. Pozbawiłam cię wielu radości. A przede wszystkim ukrywałam, kim jest twój ojciec. Przepraszam też, że nie zawsze byłam przy tobie. Ciągle się na ciebie gapi. Kto? Ten za szybą. W niebieskiej koszulce. Nie podoba mi się. Poważnie? To przystojniak. Ma za mały nos. Panienka Di Carlo leci tylko na duże nosy. Mówisz o Morganie? Nie widzisz tego? Czego? Nie możesz o nim zapomnieć. Nie spojrzałaś na żadnego innego faceta. Co to ma do rzeczy? Mówisz poważnie? Tak. Porównujesz wszystkich do Morgana. Nieprawda. Morgan jest mężczyzną twojego życia. Nie rozumiesz, że mnie zdradził? To już stare dzieje. Jedz, bo nie mogę cię słuchać. A ja ciebie. Co pani robi? Oglądam kostium kąpielowy. Tutaj? Chciałam sprawdzić kolor na słońcu. Dostałam go od Marty, ale nie chcę się w nim ośmieszyć. Tym się pani martwi? Tak, a ty nie? Nie. Bo spotykasz się z tym pacanem. Hola. Czekałeś na mnie? Ciekawość mnie zżera. Co chcesz wiedzieć? Będziesz się droczyć? Pewnie. Uwielbiasz gierki jak typowa kotka. Owszem. Pomińmy to i opowiadaj. Udało mi się. Pocieszałam go przez całą noc. Doprawdy? Wydaje mi się, że ma dość. Milagros? Wykończyła go. Powiedział ci to? Nie pytałam. To skąd wiesz? Słucham swojej intuicji. Doskonale. Chcę przeprosić, że wcześniej cię nie przeprosiłam. Por no haberte pedido perdón antes. Przepraszasz za wszystko. Zrozumiałam, że życia nie da się kupić. Nie mów tak. Jesteś młoda, co miesiąc robisz sobie badania. Ale wolę ci to wszystko powiedzieć, niż potem żałować, że tego nie zrobiłam. A lamentarme no habértelo dicho. Elijo esto. ¿Sí? Está bien, mamá. Rozumiem. Bueno. ¿To jak? ¿Qué me contestas? ¿Wybaczysz mi? A ver. ¿Me perdonas? Vieja. Mamo. Yo no tengo que... Nie muszę ci wybaczać. Każdy żyje jak potrafi. Yo creo que uno vive la vida como puede.
Czasami nam coś wychodzi, innym razem nie. Czyli pogodziłeś się z moimi błędami. Potrafię to wszystko zrozumieć. Zawsze będziesz moją mamą. Jesteś wspaniały. Jestem twoim synem. Bardzo cię kocham. A ja ciebie. Nie spał w domu? Tak, powiedziałam. Jesteś pewna? Pani kazała go zawołać. Nie było go w pokoju. Łóżka nikt nie tknął. Gdy zeszłam, właśnie wszedł. Gdzie jest teraz? U pani Luisy. Nie martw się. Jestem głupia. Dlaczego? Zostawiłam mu liścik. Wiem. Czym się martwisz? Muszę się dowiedzieć, gdzie spędził noc. Nie musisz u mnie ścielić, bo nie spałam w domu. A gdzie? Nie twoja sprawa. Coś tu śmierdzi. Masz rację. Powiem ci coś jeszcze. Blondas wrócił z kukłą. Czekaj, jest gorzej. Powiedziała, że było cudownie. Co tu robisz? Nie jesteś pokojówką, nie masz tu nic do roboty. Chodzi o to, że... Dość. Nie wierzysz mi? Nie interesuje mnie żadna twoja wymówka. Nie chcę cię więcej widzieć w moim pokoju, rozumiesz? To moja wina. Dlaczego? Niepotrzebnie powiedziałam ci, że wrócił z kukłą. Dobrze zrobiłaś. On się nigdy nie zmieni. Wybacz, ale to twoja wina. Moja? Dlaczego? Czego ty nie kumasz? Niczego. Zbywasz faceta, więc znalazł sobie łatwiejszą. Tacy są faceci. Kto ci wbił takie bzdury do głowy? Jesteśmy kobietami XX wieku. Chcę z tobą pogadać. Co ci przeszkadza? Nic. Trudno w to uwierzyć. Chciałem cię tylko o coś spytać. Słucham. Czy z mamą wszystko w porządku? Poważnie pytasz? Z nią zawsze jest coś nie tak. Nie ironizuj. Jest przygnębiona, chyba ma depresję. Więc zadbaj o nią. To nie jest błahostka, tato. Słucham? Wymsknęło mi się. Dawno nie nazywałeś mnie tatą, bo nie jesteś moim ojcem. Rozumiem. Federico, proszę, pomóż mi zaopiekować się mamą. W końcu jesteś jej mężem. Tak myślę. Jest panienka pewna? Jak zawsze. Zatem nadeszła pora na kontratak. Zgadza się. Co robisz? Dzwonię do kogoś, kto zrobi z tym porządek. Nie bądź niemądra. Jest z mafii, wie co robić. Ta kobieta to tylko zasłona.
Poważnie? Muszę tworzyć pozory. Czy ja cię okłamuję? Zawsze. Ale nie tym razem. Udowodnię ci to. Jak? Chodźmy do sypialni. Tam spokojnie porozmawiamy. Coś się stało? Czy coś się stało? Nie przejmuj się. Jesteś bardzo oficjalny. Tak mówisz? Czujesz się niekomfortowo z powodu wczorajszej nocy. Skoro o tym wspomniałaś, chciałbym... Nic nie mów. Nie mam żadnych oczekiwań. Chciałam być z tobą i tak się stało. Dlaczego? Dlaczego? Właśnie. Byłeś smutny. Miałam ochotę. Musi być powód? Nie. To nie oznacza, że jutro też będę z tobą. Andreo? To była przyjemna noc. Podobała ci się? Tak. Mnie również. To dobrze. Pójdę już. Co się działo, gdy Wiktoria nakryła cię z tymi dwiema kobietami? Nic. Nie zapomniałbym takiej imprezy. Racja. Nigdy nie byłem z dwiema kobietami. Wiktoria cię widziała. Tak, ale to nie był on. Nie pleć bzdur. Więc kto to był, duch? To był on, ale nieprzytomny. Słucham? Ktoś go upił, jakoś odurzył. Został zniewolony. Rocky wpadł w potrzask. Właśnie. Wymanewrowali Wiktorię. Dokładnie. Tęsknię za Liną. Powtórz, co powiedziała. Znowu? Muszę to usłyszeć. To już piąty raz. Czwarty. Jest szczęśliwa, a Hiszpanie plują, gdy mówią. Ohyda. I bardzo tęskni. Płakała. Z radości, opowiadając o weselu. Dobrze, że Bobby płaci za telefon. Ty też powinnaś płakać. Masz więcej pracy. Na szczęście mi pomagasz. Poproś szefa, by zatrudnił pokojówkę. Lepiej dwie. Pomyślałam sobie, że... Już po nas. Spokojnie. Może nie powinnam stawać po stronie faceta? Ale dlaczego blondas tak nagle się zmienił? Dobre pytanie. Co zrobisz? Nie wiem. Naprawdę. Cześć. Jest Iwo, tak? Powiedz mu, że chcę z nim porozmawiać. Dobrze. Jesteś miła. Iwo? Przyszła Milagros. Dobrze. Zaczekaj.
Co się tak patrzysz? Napijesz się kawy? Nie, dziękuję. Nie mogę. Musisz jej powiedzieć. Nie uwierzy mi. Ma rację. Już zawsze będę rozwodnikiem. Serce się kraje. Wiktorii też mi żal. Niech panienka z nią porozmawia. Panience uwierzy. O co chodzi? Nie wiesz? Nie bardzo. Nie możesz tak znikać. Szukam cię od tygodnia. Co jest grane? Chcę pogadać z ojcem. On nie żyje. To przekaż mu, że się wycofuję. Słucham? Odchodzę, a dziewczynie dajcie spokój. Nie masz tu nic do gadania. Słuchaj uważnie. Zostawcie Milagros w spokoju, bo puszczę farbę. Ojciec nie będzie szczęśliwy, gdy rozgłoszę, że żyje. Chyba żartujesz. Trzymasz stronę Rockiego? Nie, ale cała ta sprawa wygląda podejrzanie. Jak to? To ojciec zabrał cię do mieszkania, prawda? Tak. Zobaczyłaś tam Rockiego z dwiema panienkami. Zgadza się. I co robił? Wystarczy, że one tam były. Ojciec zasłonił mi oczy i wyciągnął mnie na zewnątrz. Sugerujesz, że... Niczego nie widziałaś. Ktoś was wmanewrował. Jak to? Kto? Twój ojciec. Wszystko zainscenizował. Nieprawda. A jednak... Niemożliwe. Załatwił was jak dwójkę małolatów. Czyli Morgan mnie nie zdradził? Jest niewinny. Pogadaj z ojcem. Długo jeszcze? No. Nie wiem. Zadzwonisz do niego? No. Nie. Być może jesteś córką Federico, ale nie masz prawa. Nie będziesz mnie pouczać. No cóż, wyszedł. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Wszystko na nic. Dłużej tak nie mogę. Ona nie jest dla mnie. Nie jest dla mnie. Nie spodziewałem się ciebie tutaj. Ja też nie. Wsiadłem w samochód i oto jestem. Jakiś problem? Już nie. To znaczy? Odpuściłem sobie. Co?
cierpienie. A lo que duele. Czyli? Y que es lo que... Miłość. El amor. Proszę, gorąca kawa. Z jedną łyżeczką cukru. Jak ładnie podane. Zawstydzasz mnie. Masz talent do robienia kawy. Nie schlebiaj mi. Poważnie. Zwracasz uwagę na szczegóły. Dlatego tak nam ciebie brakuje w klasztorze. Gdy powiedziałem, że tu jadę, dzieciaki kazały cię pozdrowić. Są cudowne. Tęsknią za tobą. Ja również. Przecież jesteś tu ze mną. Brakuje mi Cholito. To nie to samo. Jak to? No, yo creo que... Tam grasz w piłkę i zajmujesz się dzieciakami. Wszystkim pomagasz. Jaka? A tutaj? Tutaj zawsze ktoś cię obserwuje. W klasztorze jesteś wolna. Racja. Tam jestem wolna. Dlatego mi ciebie brakuje. To was odwiedzę. Kiedy? Niebawem. Słucham cię? Chcę pogadać. Jestem zajęty, to ważne. Dobrze, usiądź. Dlaczego? Nie rozumiem. Dlaczego mnie oszukałeś? O co ci chodzi? Dlaczego nie powiedziałeś mi, że to ty zaplanowałeś szopkę ze zdradą mojego męża? Przyszłam, bo wiem, że masz się kiepsko. Wcale nie. Jasne, a ja jestem Chinką. O co chodzi? Chcesz wiedzieć? Opowiadaj. Nie jestem szczęśliwa w tym domu. Fabrizio ma rację. Nie jestem tu Cholito. Nawet nie ubieram się jak ona. Bez wątpienia jesteś Cholito. Tak się czuję, ale nie jestem tu wolna. Na pewno nie chodzi o coś innego? A o co? Mam wrażenie, że o Blondasa. Zawsze chodzi o niego. Co się stało? Chciałam porozmawiać z nim w biurze, ale nie przyjął mnie. Jak to? Gdy kukła mnie zapowiedziała, uciekł tylnymi drzwiami. Na pewno z nim rozmawiała? Może skłamała? Może. Rozmów się z Ivo. Natychmiast. Masz rację. Powiem mu całą prawdę.
quiero hablar con vos. Chcę porozmawiać. Hola. Słucham. No me invitas a pasar? Nie no. Wpuścisz mnie, nie. Bueno, quería hablarte. Chodzi de... o moją amnezję. No me interesa. Nie interesuje mnie to. Bueno, lo que quería decir. Wszystko sobie que... przypomniałam. Doprawdy? Recordé todo. A mi ta voz. Recordas? A ja właśnie próbuję zapomnieć. Ahora yo estoy tratando de olvidar. Olvidar qué? Co? Que existes. Ciebie. No. Momentito. Zaczekaj. Podrías golpear antes de entrar. Mogłabyś zapukać. No sabía. Nie wiedziałam. Decime una cosa, no escuchaste lo que dije. Nie słyszałaś, co powiedziałem? No escuchaste. Teraz to ja chcę zapomnieć. Ahora el que se va a olvidar soy yo.